Większość z nas po zakupie wyrzynarki ma wrażenie, że w pewnym momencie jest coś nie tak z naszą ręką, z naszym okiem. Nie potrafimy ciąć, bądź nie potrafimy sobie z czymś poradzić, ale nie do końca wiemy z czym. Okazuje się, że po pierwsze, kupiłem sobie wyrzynarkę niedawno. Widzieliście to w ostatnim filmie, gdzie omawiałem wady i zalety tej maszyny. Okazało się, że w zestawie dostałem dwa brzeszczoty z firmy Festool, ale zacząłem używać do tej wyrzynarki brzeszczotów, które kosztują po 3-4 zł w Obi bądź w Castoramie, jakichś najtańszych firm typu wyprodukowano dla Castoramy bądź wyprodukowano dla Obi. I tutaj można powiedzieć szczerze i uczciwie, zacząłem się zastanawiać, czy ja się w ogóle nadaję do tego wszystkiego, bo się okazuje, że część cięć wychodziła mi źle bądź poniżej moich oczekiwań. I tutaj zacząłem się rozglądać po różnych firmach. To był i Festool, i z Boscha były różne brzeszczoty. Oglądałem w Castoramie jakieś brzeszczoty, które są dostępne, ale szczerze wam powiem, że rynek brzeszczotów dostępnych od ręki, tak, do namacania, jest strasznie słaby. Przeglądałem katalogi również internetowe, różne sklepy internetowe, różne katalogi tych sklepów, jak i firm, i okazuje się, że rynek jest tak potężnie duży. Tutaj teraz wam pokazuję na ścianie akuratnie marki Wolfcraft. Dlaczego Wolfcraft? Wszyscy dobrze wiedzą i ja zawsze na takich filmach otwarcie mówię, że ja współpracuję z marką Wolfcraft. Poprosiłem ich o przysłanie kilkunastu różnych rodzajów modeli brzeszczotów do przetestowania, żeby tak po chłopsku wytłumaczyć, o co chodzi z tymi brzeszczotami. Kilkanaście różnych rodzajów brzeszczotów zmusiło mnie do tego, żeby posegregować to partiami na różne materiały. Bo przecież dostępnych materiałów do cięcia mamy bardzo dużo. I tutaj w tym momencie ciężko byłoby nagrywać 17 filmów, bo po piątym filmie już nie będziecie tego oglądali, gdyż będzie tego za dużo i no jakby nie było. Ja nie jestem kanałem reklamowym, tylko kanałem majsterkowicza i dla zwykłego, szarego majsterkowicza trzeba coś czasami zrecenzować bądź przedstawić tak na tej zasadzie. Ja nie będę tych brzeszczotów chwalił, nie będę tych brzeszczotów również ganił. Ja po prostu pokażę wam, jak dane brzeszczoty tną i do czego są przeznaczone, bo to jest w zasadzie najważniejsze. Wolfcraft ma tak dużo tych swoich brzeszczotów, że ciężko było się zdecydować, które i do czego. Patrząc po katalogu od nich, który jest na stronie, postaram się go wrzucić w opisie link. Możecie sobie pooglądać, jaka tam jest duża gama tych wszystkich brzeszczotów. I tak, zaczynając od sklejki, mamy trzy różne brzeszczoty, ze względu na to, że jedne brzeszczoty są do linii prostych i tutaj mamy dwa różne rodzaje brzeszczotów do cięcia linii krzywych. Następny brzeszczot to jest taki długi brzeszczot. Zobaczcie się, on jest długi. I tutaj pokażę wam, jak on tnie taką belkę konstrukcyjną. Następnie mamy tutaj zestaw brzeszczotów do cięcia materiału drewna iglastego z jakimiś ciałami obcymi, typu gwoździe, jakieś cienkie blachy. I tutaj przygotowałem do tego czarne wkręty. Postaram się jeszcze wyciągnąć czerwone, te złote, przepraszam, te takie prestiżowe, ale one tu w zasadzie jest opisane z gwoździami, także jeżeli nie wyjdzie, no to będzie dupa. Ja niestety nie mam gwoździ, o dziwo, ani jednego gwoździa w warsztacie nie mam, nie wiem dlaczego. Nieważne. Następny zestaw to są trzy różne rodzaje brzeszczotów i one są przeznaczone do płyty meblowej. To jest płyta wiórowa z laminatem.
Więc tutaj są trzy różne rodzaje, z czego dwa rodzaje są do cięcia po prostej, a jeden jest do cięcia krzywizn. Ciekawym materiałem może być również materiał związany z cięciem pleksji przeszczotem. Ale pleksji to jest w zasadzie troszkę wredny materiał, bo on się lubi również łuszczyć przy cięciu, jak i zostawiać bardzo nierówną powierzchnię. I tutaj do tego przygotowałem Wam dwa modele brzeszczotów od Wolfcrafta. Zobaczymy, jak one sobie dadzą radę. Tutaj na tej białej płytce mam przygotowane dwa modele brzeszczotów, które w opisie w katalogu są zaznaczone jako brzeszczoty do cięcia plastiku. I tutaj przygotowałem taką płytę 20 mm. To jest płyta, nie pamiętam, w opisie Wam zrobię, jak ta płyta się nazywa. W każdym bądź razie jest to płyta plastikowa, wykorzystywana między innymi do robienia desek do krojenia do kuchni. Takich plastikowych, które możecie sobie gdzieś tam kupić w Pepco, w jakimś takim innym, no, badziewiastym sklepie. Przedostatnim materiałem jest jeden brzeszczot, który jest do cięcia po krzywiznach i tutaj jest do litego drewna. Ja mam tutaj taką fajną deskę kupioną kiedyś dawno temu w Obi. To jest jakaś klejonka i zobaczymy, jak sobie tutaj ten brzeszczot z tym poradzi. Ostatnim prezentowanym brzeszczotem jest brzeszczot, w zasadzie trzy różne rodzaje brzeszczotów do cięcia blatów kuchennych. Tak, brawo temu panu, zatrybił. Mgła covidowa puściła i dalej lecimy z tematem. Trzy brzeszczoty, z czego dwa modele są przeznaczone do cięć prostych, a jeden model jest do cięcia krzywoliniowego. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie przedstawiało. Ostatnim ciekawym pomysłem mógłby się wydawać taki zestaw w takiej fajnej tubie. Ta tuba, oprócz tego, że ma w sobie brzeszczoty, to ma jeszcze taki dosyć ciekawy system wyciągania i wkładania tych pojedynczych brzeszczotów. Każdy brzeszczot jest tutaj po dwie sztuki z tego samego modelu i każdy z nich jest przeznaczony do czegoś innego. To wziąłem ze względu na to, że jest bardzo fajne pudełko. Nie wiem, jak te brzeszczoty tną i tak na dobrą sprawę traktowałbym je może bardziej jako magazynek, żeby wrzucić gdzieś do skrzynki narzędziowej i tutaj te brzeszczoty tak ładnie sobie się wyciągają. Można sobie tutaj pokręcić i wyciągnąć dany brzeszczot. A jak się stępią, te pudełko możemy spokojnie wykorzystać jako zastępstwo czy do brzeszczotów marki Wolfcraft, czy również do innych brzeszczotów. Zobaczymy, chociaż nie żeby nie było, że tutaj brzeszczoty są przeznaczone tylko tak dla ozdoby. Ja już kilka cięć zrobiłem każdym z tych brzeszczotów, dlatego to są brzeszczoty, które według mnie są brzeszczotami nadającymi się do pracy, ale efekty bywają naprawdę bardzo, bardzo, bardzo różne. Także zapraszam na film, który będzie, nie wiem, może dwa, może trzy z tego brzeszczoty filmy zrobię. A może więcej. Nie wiem, zobaczymy. Zostawcie komentarz, jakbyście to też widzieli między innymi. Ja jeszcze w międzyczasie puszczę inny film, także będzie chwila czasu na to, żebyście pogadali ze mną w komentarzach. Co najchętniej widzielibyście jako pierwsze, bądź na co będziecie chcieli zaczekać dłużej. Dobra, to na razie tyle z mojej strony. Pozdrawiam, Rafał z kanału Olo76. Pozdro i do zobaczenia w następnym odcinku. Ciao! Bez pitolenia.